Byłem po raz pierwszy na konkursie chopinowskim jako małe dziecko i wtedy wystąpił pan Dang Tyson, czyli zwycięzca konkursu w 1980 i w Filharmonii Narodowej grał koncert Mendelssohna na inaugurację. I moja mama wtedy siedziała obok mnie, powiedziała, że synu, wiesz, że to jest Wietnamczyk i wygrał na konkursie. I od tamtej pory jakby to zawsze zostało mi w głowie, że może będę kolejnym Wietnamczykiem, który wystąpi na tym konkursie.